Dzisiaj chciałam przypomnieć Wam moje wcześniejsze porady dotyczące cukinii, ale nie tylko, bo dotyczą one również kabaczków, patisonów. Co możemy, a właściwie co powinniśmy zrobić, jeżeli nasze krzaczki mają na początku tylko kwiaty męskie? No właśnie. Także zapraszam Was do filmiku. Chciałam Wam go przypomnieć, ponieważ może komuś te porady się przydadzą. Zapraszam. Wiele osób pyta o niski plon lub częste pytanie, które jest w internecie, że na przykład cukinia lub podobne lub patisony mają kwiaty, ale tylko męskie, więc nie owocują, ale one odpadają i plonów nie ma. Tak to już jest, że najpierw te uprawy mają owoce męskie, nieraz jest ich dość dużo, a żeńskich brak. Co wówczas robimy? Po prostu ręcznie je usuwamy. Musimy je oberwać, pozostawiając po jednym lub dwóch kwiatkach. Ona, chcąc zachować gatunek, natychmiast zaczyna puszczać żeńskie i owoców będzie sporo. U mnie zawsze jest tylko kilka sztuk w ogrodzie, 6, 8, a jednocześnie sąsiedzi i znajomi wywożą owoce taczkami, dlatego że jest ich naprawdę bardzo dużo. Po prostu ona zaczyna od męskich, trzeba je pousuwać i zmusić do tego, żeby wytwarzała jak najwięcej owoców żeńskich.